Kiedyś jeden z braci powiedział mi, to lubię takie twoje zdumiewanie się, że ty czasami się czymś tak bardzo dziwisz, jakbyś to po raz pierwszy w życiu słyszał. Nie jestem pewien, czy to nie była też taka złośliwa uwaga nad jakąś moją naiwnością. Ale zdumienie jest dobre. Warto żebyśmy go nie stracili. Dzisiaj widzimy uczniów, którzy są zdumieni tym, co widzą, czego doświadczają. Pełni zdumienia. Czy jeszcze Cię zdumiewają prawdy Twojej wiary? Czy Cię zdumiewa prawda o zmartwychwstaniu? Czy Cię zdumiewa to, że chleb zamienia się w ciało Boga, w ciało Jezusa? Że wino zamienia się w Jego krew? Czy Cię nie przestaje zdumiewać fakt, że ludzie, na których już inni postawili krzyżyk, nagle przemieniają się mocą Boga? Czy jeszcze jest miejsce na zdumienie w Twoim życiu?